Cześć! Zgodnie z naszą tradycją, jak co roku, mam dla Was dzisiaj garść inspiracji na świąteczny prezent dla rowerzysty. Jesteśmy tuż przed 6 grudnia, sporo czasu przed świętami Bożego Narodzenia i właśnie mam dla Was ponownie, jak co roku, worek pełen inspiracji na fajne prezenty dla rowerzysty. Formuła jest taka, że ja będę Wam opowiadał o wszystkich fajnych pomysłach na prezent, a na dole w opisie filmu są ich pełne nazwy, linki do stron internetowych dystrybutora oraz ceny. Zapraszam, lecimy! Na początek lampki rowerowe NOK Blinder. Bardzo fajny pomysł na prezent dla rowerzysty, dlatego że jest to rzecz uniwersalna. Jest potrzebna każdemu, kto jeździ na rowerze. To są lampki, które są małe, kompaktowe i mają świetne motywy designerskie. Zwróćcie uwagę na serduszka, czaszki i inne motywy. To naprawdę świetnie wygląda. No i jest to podarowanie najbliższej osobie bezpieczeństwa oraz fajnego, stylowego, rowerowego gadżetu. Kolejny pomysł na prezent dla rowerzysty to również uniwersalna rzecz, zestaw kosmetyków firmy Pitties. A firma Pitties to w ogóle jest bardzo fajny brand, bo za nią stoi Steve Pitt, czyli wielokrotny mistrz świata w zjeździe oraz zwycięzca chyba z 50 pucharów świata w zjeździe. Oczywiście liczb dokładnych nie znam, ale jest to naprawdę mega osobowość. I w tym zestawie mamy pianę do mycia roweru, odtłuszczacz oraz smar do łańcucha. I to jest coś, co jest potrzebne każdemu rowerzyście, a już szczególnie zimą, bo zimą w każdej jeździe trzeba po prostu rower doprowadzić do czystości po jeździe. Jeździe w tym bagnie i największym syfie. I taki zestaw właśnie to jest bardzo fajny pomysł na prezent, bo to się przyda po prostu każdemu rowerzyście. A jeżeli to za mało, chcielibyście dać nieco więcej, no to jeszcze są tam różne inne ciekawe produkty. Choćby taki fajny spray, który tworzy ochronną powłokę na lakierze i innych elementach roweru, czy na przykład pasta montażowa do karbonowych części. Oferta firmy jest dużo szersza, sprawdźcie sobie ją na stronie. Na pewno są to fajne kosmetyki i będzie to dobry prezent dla każdego pasjonata jazdy na rowerze. Kolejną inspiracją prezentową jest rzecz, bez której święta absolutnie by się nie mogły odbyć, czyli box świąteczny Bike Worldu. Tutaj w środku mamy czapkę z płaskim daszkiem, taką jak mam na sobie, oraz skarpety kolarskie Bike World. I teraz fajne jest to, że możemy je mieszać dowolnie, czyli możemy wybrać sobie dowolny wzór i kolor czapki oraz dowolny wzór i kolor skarpet i dowolnie pomieszać je jak chcemy, według własnych upodobań. To wszystko jest w boxie, który jest w fajnej cenie oraz bardzo ładnie zapakowany. Dzięki temu mamy gotowy prezent dla każdego pasjonata jazdy na rowerze. Kolejną inspiracją prezentową jest kask Bontrager Starvos Wavecell. Fajny produkt z myślą o bezpieczeństwie. Zwróćcie uwagę, że ma bardzo dobrze widoczny fluorożółty kolor, do tego specjalną technologię Wavecell. To jest taka technologia, która jest opracowana przez Bontragera i według nich jest wielokrotnie bardziej jakby bezpieczna podczas upadku, ogranicza konsekwencje upadku niż klasyczny kask. To jest taka specjalna pianka, która działa w trójfazowy sposób. Podczas upadku najpierw przesuwa się na boki i w ten sposób rozprasza energię uderzenia, potem się całkowicie zgniata i na końcu trzecia faza jeszcze się znowu przesuwa na boki. I to wszystko sprawia, że teoretycznie taki kask jest dużo bardziej bezpieczny podczas upadku niż zwykły kask. Także jeżeli macie ochotę sprawić komuś prezent, który będzie wyrazem myślenia o jego bezpieczeństwie, to może właśnie taki kask jest fajnym pomysłem. A teraz uwaga, czary mary, bo w takim małym worku zmieścił się taki duży plecak. To jest Rock Rider XC Bag, plecak, który został przeznaczony na spakowanie się na jakiś jednodniowy wyjazd rowerowy, na zawody, na jakiegoś tripa, na ścieżki, to co lubicie. A jego fajną cechą jest to, że raz, że jest plecakiem, czyli możemy go wodzić sobie na plecach, kiedy podjeżdżamy do pociągu czy na spotkanie z grupą znajomych. I ma mnóstwo przegródek na czystą odzież, brudną odzież, odżywki, części serwisowe, buty. Wszystko fajnie podzielone, dzięki temu można bardzo dobrze zorganizować swój bagaż, no i już na miejscu nie szukać gdzieś tam gąszczu rzeczy, tylko po prostu mieć wszystko podane dokładnie na tacy. Moim zdaniem kolejna fajna inspiracja prezentowa, dlatego że jest to uniwersalny plecak, który pasuje każdej osobie, nie ma tutaj żadnej rozmiarówki, myślenia, czy to będzie dobre, czy niedobre, po prostu pasuje dla każdego pasjonata kolarstwa. Kolejny pomysł na prezent to błotniki rowerowe SKS Germany Madrocker. Tak fajne, że zdążyłem już je odpakować i poużywać w swoim rowerze. Moim zdaniem fajna inspiracja na prezent dla rowerzysty, dlatego że jest to podarowanie drugiej osobie komfortu, suchości w spodniach, rzeczy bardzo istotnej podczas jazdy zimą w niskich temperaturach. Fajnie też dlatego, że jest to model błotników bardzo uniwersalny. Pasuje do niemalże wszystkich rowerów górskich, do fulli, do hardtaili, do rowerów z kołami od 26 do 29 cali i do rowerów z szerokimi oponami, więc jeżeli ktoś
kogoś, komu chcecie sprezentować takie błotniki, ma rower górski, jesteście niemal pewni, że on będzie pasował właśnie do tego roweru. Właśnie jesteśmy za półmetkiem, bo przed nami szósty pomysł na prezent dla rowerzysty. Tym razem bardzo fajne i zgrabne pudełeczko, które kryje dwie opony oraz płyn uszczelniający Trezado. Mamy tutaj dwie gumy Wolfpacka przeznaczone do ścigania się w cross country i maratonach. Model Race na przód i model Speed w tym wypadku lepszy właśnie na tył oraz meczko uszczelniające Trezado. Bardzo fajny pomysł. To jest prezent, który na pewno spodoba się każdemu pasjonatowi cross country i maratonów, bo to jest zestaw bardzo uniwersalnego ogólnienia, który sprawdzi się w tego typu rywalizacji, ale ten producent ma w swojej ofercie również inne miksy, także jeżeli macie ochotę dać komuś prezent właśnie w postaci opon, ale jest to osoba, która jeździ w innym stylu niż XT Marathon, to takie pudełka są też dostępne w innych kombinacjach. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajny, zgrabny prezent, naprawdę pro, moim zdaniem fajna propozycja. Pozostajemy w obszarze kół. Przed nami kolejny pomysł na prezent. To są wkładki do opon Tubolite. Bardzo modny obecnie produkt, modny obecnie temat w ogóle. To jest wkładka, którą montujemy do opony i ona pozwala na jazdę ze znacznie niższym ciśnieniem, dlatego że opona, której gdyby mało powietrza i nawet normalnie by dobiła do felgi, to dzięki tej wkładce nie dobije. I dzięki temu tak, mamy większą odporność na przebicia oraz lepszą przyczepność, bo możemy jeździć na rowerze z niższym ciśnieniem. Do tego oczywiście są specjalne wentyle, dlatego że taka wkładka normalnie byłaby przetknięta do wentyla i by uniemożliwiała napompowanie koła, więc to jest cały zestaw. Dwie wkładki oraz wentyle, a Tubolite to są bodajże najlżejsze wkładki do opon na rynku, choć tutaj mogę się mylić. Na pewno świetny pomysł dla zaawansowanego rowerzysty, takiego pasjonata ścigania w cross country i maratonach. Spodoba się osobom, które są czułe na detale, lubią takie nowinki. Na pewno teraz jest to bardzo modna sprawa i dużo zawodników właśnie używa tego typu wkładek do opon. Co będzie następne? Sakwa na kierownicę Look Restrap, bardzo fajny produkt, zwróćcie uwagę, ona ma taki kolor rozlanej benzyny, który mieni się przepięknie w świetle, naprawdę to fajnie wygląda na żywo, no i też jest bezpieczne, bo podczas jazdy gdzieś w okolicach poranków, czy po zmroku, czy wieczorami, kiedy jeszcze jest taki półmrok, to będzie się mocno odbijało od świateł samochodów, no i jest to torba mocowana na kierownicę do rowerów typu gravel, do szosówek, no takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakąś kurteczkę, jedzenie, części serwisowe, świetnie wyglądająca, bardzo ładnie wykonana, i naprawdę bezpieczna. Moim zdaniem super pomysł na prezent, dlatego że każdy, kto jedzie na taką dłuższą, jakąś szosową wyprawę, ma potrzebę zabrać ze sobą więcej rzeczy i właśnie w tej torebce będzie miał na to wszystko miejsce. A z tego, co kojarzę, jest to jeden z kilku produktów tej serii, bo są też torby na inne miejsca na rowerze. No i na koniec, tym razem coś bardziej skromnego, ale też fajnego. To jest pokrowiec na rower z Decathlonu. Bardzo fajna sprawa dla osób, które na przykład kończą wycieczkę, kończą wyścig, chcą spakować rower do samochodu, rower jest brudny. Więc zakładają na niego taki pokrowiec, wkładają go do samochodu i o nic się nie martwią. Tak samo, jeżeli na przykład chcemy gdzieś rower trzymać w domu i nie chcemy, żeby nam ubrudził parkiet czy jakieś meble, ściany, no to naprawdę fajna, mała sprawa, pewnie taka, o której sami byśmy nie pomyśleli, ale właśnie, jeżeli dajemy ją komuś w prezencie, to na pewno każdy rowerzysta będzie z takiego pokrowca zadowolony. Z przykrością stwierdzam, że to już koniec. Za nami 10 fajnych inspiracji na świąteczny prezent dla rowerzysty, a ja mam nadzieję, że jeden z tych pomysłów będzie cenną inspiracją na prezent dla Twoich najbliższych. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało. Jeżeli tak, zostaw kciuka w górze, no i zostaw też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Dziękuję, do zobaczenia.